Rawa to miejsce starożytne i nas uczęszczane przez pielgrzymów warszawskich. Wiemy dzisiaj, że ten rok to jest 300 lat, odkąd z Warszawy pielgrzymi idą na Jasną Górę. Stara Rawa jest miejscem wielu spotkań tych pielgrzymi. I cieszymy się bardzo, że ten kościół drewniany, który stoi pośród pól, pośród lasów, pośród pracującej ludności tutejszej, przyjmuje pielgrzymów rozmodlonych, którzy są gotowi do poniesienia ofiar takich i trudów, aby dojść do Matki Bożej i napełnić swoje siły duchowe na dalszy rok. Życzę gorąco wszystkim, którzy przeżyli dzisiejsze spotkanie eucharystyczne tutaj rankiem, po burzy i po wielkim ulewie, jaka była wczoraj wieczorem i nocy, a dzisiaj w słonecznym, bardziej słonecznym dniu mogą iść dalej tą drogą ku Jasnej Górze. Wszystkim życzę szczęść Boże i polecam się modlitwą.